Koalicyjny rząd Donalda Tuska zapowiadał odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Tymczasem do kolejnych spółek trafiają politycy powiązani z Platformą Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że to tylko jedna z wielu obietnic, z których nie wywiązuje się nowy rząd. W kampanii wyborczej politycy opozycji obiecywali odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, czyli powołanie do zarządów ludzi niezwiązanych z polityką. To samo powtórzył Donald Tusk już jako premier podczas swojego exposé. Jednym z pierwszych zadań pana ministra Borysa Budki będzie przywrócenie elementarnej przyzwoitości. Tymczasem po niespełna miesiącu od przejęcia władzy obietnice rozmijają się z rzeczywistością. Na przewodniczącego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa Donald Tusk mianował Grzegorza Karpińskiego, byłego posła Platformy Obywatelskiej. Nowym szefem bezprawnie przejętego Polskiego Radia został Paweł Majcher. To wieloletni dziennikarz, ale i były szef gabinetu ministra Bartłomieja Sienkiewicza. To, że kiedyś pracowały tu czy tam, no to znaczy, że do nich się ma po prostu zaufanie. Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski. Ale na tym lista się nie kończy, bo do Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych została powołana Magdalena Roguska. To skarbnik warszawskiej Platformy Obywatelskiej oraz szefowa gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Koalicjant PO, poseł Polski 2050 Michał Kobosko umywa ręce. My możemy odpowiadać za to, co my robimy jako Polska 2050, jako Trzecia Droga. Zapis dotyczący, i tu cytat, odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze znalazł się w umowie koalicyjnej KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy. Także tu okłamali Polaków. Żeby zdobyć głosy Polaków, obiecywali, że idą do wyborów po to, żeby do spółek Skarbu Państwa trafili niepolityczni fachowcy, eksperci. Co więcej, w trakcie kampanii Trzecia Droga obiecywała, że rozpisze konkursy, dzięki którym na stanowiska kierownicze w spółkach zostaną wybierane tylko osoby kompetentne. Te propozycje z kampanii wyborczej są jak najbardziej aktualne. Ważne jest, żeby spółkami zarządzały osoby, które są fachowcami w dziedzinach specyficznych, tak jak energetyka czy infrastruktura. Deklaruje senator PSL i były premier Waldemar Pawlak. W realizacji obietnicy mógłby pomóc konkretny projekt ustawy, który jasno wskazywałby, w jaki sposób mieliby zostać wybierani prezesi i rady nadzorcze spółek. Ale do tego jeszcze daleka droga, analizuje prawnik Marcin Jakubczyk. Ostatnie tygodnie pokazują, że ustawa nie jest wyznacznikiem w żaden sposób dla działań takiego czy innego rządu. Zdaniem ekspertów, spółki Skarbu Państwa powinny przede wszystkim generować zyski dla budżetu państwa. Taką spółką jest Orlen S.A. Za czasów rządów PO-PSL spółka wygenerowała zaledwie 2,9 miliarda złotych zysku. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Orlen wygenerował 90 miliardów złotych, wskazuje były wiceminister aktywów państwowych poseł Maciej Małecki. Orlen nie tylko może zarabiać największe w historii pieniądze. Orlen inwestuje największe w historii środki po to, żeby być w ekstraklasie firm paliwowych nie tylko w Europie. Spółka Orlen S.A. i jej obecny prezes Daniel Obajtek są solą w oku dla koalicji rządzącej. Zarząd spółki może zostać odwołany 6 lutego. Na wtedy zaplanowane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu.